Pomocy, ratunku, zostałem uwięziony w jakimś pomieszczeniu z trzema drzwiami. I słuchajcie, nie wiem, jakie drzwi wybrać, bo powiedzieli mi, albo się z tym wydostanę i wybiorę jakieś, któreś z tych drzwi, albo po prostu, no, nie wydostanę się z tego pomieszczenia, bo nie ma z niego wyjścia. Dlatego postanowiłem coś tutaj wszystko przeglądnąć, wszystkie tutaj atrakcje, które są w tym pokoju, no i nic tutaj nie znalazłem. Słuchajcie, tylko jakąś książkę, w której jest coś napisane, że wybierz trzy drzwi, jedno z tych drzwi jest odpowiednie. Teraz napiszcie w komentarzu, jakie uważacie drzwi za odpowiednie. Gdzieś w ogóle G-Playa skitrali do jakichś tych drzwi, albo G-Playa schowali do dwóch drzwi, albo do trzech, kto wie, zaraz się okaże, zbadamy całą tą atrakcję, ale tak, mamy do wyboru drzwi kolorowe, napiszcie, które byście wybrali wy, kolorowe, bedrockowe, czy takie lodowe. Lodowy mi się kojarzy z jakimiś sportami zimowymi, ale dobra, nie przedłużając, idę szukać G-Playa, bo gdzieś on tutaj musi być, dlatego rozbiegam się i wybieram lodowe, uwaga. Wow! Wow, ale gdzie ja trafiłem? Chwila, to są diamentowe drzwi? O nie, widzę tam G-Playa. Ej, G-Play, czy ty też jesteś? Tak, to ja, słuchaj, Lucky. Ja nie mogę, gramy tutaj w hokeja, ej. Ja nie mogę. Kto wygrywa, ten wygra całe trofeum Diaksów, dlatego zaczynamy. Ja cię nie spodziewałem się, w ogóle mamy publiczność też. Nie wiem, czy zauważyłeś. O kurcze. Nie wygrasz ze mną. Cwaniaku. Nie wygrasz ze mną. Nie masz szans. O, dostałem jakiś dodatkowy mieczyk. Biorę ten mieczyk. To nie fair, ale kurcze, przez to stracisz bramę. O kurcze, ty. Wow, ej. Ale cię wyleciałeś daleko, co? To nie fair. No dawaj, słuchaj, cwaniaku, strzelaj, no. Dawaj. No nie, bo ty czekasz, aż ci podam piłkę, dzięki, tak? Dzięki, proszę państwa, i... O nie. I, o kurcze. I brameczka nie. Będzie. I... Ja. Jest! Jo, udało ci się, farciarzu! O nie, farciarzu, no dobra. To teraz ja zaczynam, moja piłka, dobra. Tutaj zbieram jakieś rzeczy. Okej, zbieram pieniążki i zaczynamy dalej grać, dobra. Ej, chwila, ale czemu ty masz piłkę? O dobra, moja piłka, dobra. Okej, ej, gdzie ona jest? Dobra, ja już zacząłem. Dobra, możemy lecieć. Okej. Dobra, zaczynamy, dawaj. Dobra. Okej, dobra, hokej, zaczynam. O nie, G-Play, ty, słuchaj, ty za bardzo tutaj mnie napierasz, za bardzo atakujesz. I? O nie, ratunku, widzowie, nie, o nie, sam sobie strzeliłem, nieważne, to jest nie fair. Jest wszystko fair, słuchaj. Ej, skąd ty masz perłę, cwaniaku jeden, ej. Szybko. Zniknęła ta piłka, kurczę, czemu ja miałem przecież zaczynać? Kliknę się wędką, to ona się na nowo spawnuje tutaj. W sumie to jest taka deska ratunku. Patrz, czekaj. O, jest! Jest, ej. Cofnąłem, słuchaj, do początku i lecę teraz z tobą, patrz! Wiesz, kurczę, jaki nie fair on jest, widzieliście go? Miałem do wyboru albo lecieć do ciebie i bronić piłki, albo, kurczę, lecieć po wędkę, słuchaj, z tym, z marchewką i wybrałem tą wędkę z... Nie! Jak mało brakowało, byś mi strzelił gola, ty cwaniaku! O nie, załatwię. Załatwię cię za to, zobaczysz, pożałujesz. Okej, od bandy teraz gramy. O nie, dobre rozegranie. Wow, dawaj. O nie. Dobra, szybko. Dobra, a jak ty, skąd ty wziąłeś tą wędkę? Niby ja też chcę mieć taką wędkę, co cofa sobie ruchy. I jest. Ty. No słuchaj, tutaj się spawnują te przedmioty co jakiś czas. O, zobacz, na przykład tutaj jakieś mieczyki, nie mieczyki. Okej. Bum. Dobra. W takim razie zaczynamy, mieczyki. Wow! O nie, pożałujesz tego teraz. O kurcze. O nie, ratuję się. Dobra, do obrony. Cwaniaku jeden. O kurcze. Do obrony zacząłem. Dobra. Ja idę teraz pozbierać itemki, słuchaj, jakieś tutaj pozbieram. Dobra, ale powiem ci, że naprawdę emocjonująca rozgrywka tutaj się kroi. Wow. Oż ty, kurczę, cały czas mi tutaj... O nie, on jest sprytny, on ma technikę na mnie. Ale człowieku, ja po prostu wykorzystuję te itemki, które tutaj się zbiera, bo one dużo... Ma taktykę spryciula, nie uda ci się teraz. Może ja chociaż coś trafię, dobra. Nie pozwolę ci, dobra, okej. I szybko, i enderperłą. O, ej, moja enderperła miała być. Ej, oż ty. O, dobra, ej, kurczę. Teraz szybko. O nie. O kurczę, Lucky. Wow. Jest. Parciarzu wow, jeden, 3-1 jest. Udało mi się, jest. Dobra, i 3-1 jest. Dobra, w takim razie zaczynamy. Ale śmiesznie, widzieliście, jak G-Play mnie pokonał w tego hokeja? W tego hokeja wygrał, no po prostu gratulacje dla G-Playa i brawa! Kliknijcie łapeczkę w górę, oczywiście, jeśli wam się podobało.
subskrypcję z dzwoneczkiem. Nie zapomnijcie kliknąć subskrypcję z dzwoneczkiem, jeśli tego nie zrobiliście. Czyli łapeczka w górę, subskrypcja z dzwoneczkiem. I teraz możecie napisać też w komentarzu, jakie drzwi mamy wybrać, bo mamy pomiędzy bedrockowe a kolorowe. Gdzieś tutaj też G-Play na pewno jest ukryty, dlatego trzeba się zastanowić, które drzwi G-Play by wybrał. Bedrockowe, bedrock to jest coś nowego, musimy się zastanowić. No dobra, to jak na razie wybieram bedrockowe, nie wiem czy tam G-Playa znajdę, ale wchodzę do bedrockowych i uwaga, biorę wielki rozpęd i wow! Wow! Czyli to są drzwi bedrockowe, ale chwila, chwila! Gdzie ja jestem? Co tu mnie otacza? Jakaś fabryka albo jakiś ogromny wieżowiec? Co to w ogóle jest? Ty, to jest właśnie coś dziwnego, słuchajcie. Naprawdę nie wiem, co to są za drzwi. Mamy drzwi A, które coś tam dalej gdzieś możemy pójść nimi. Mamy drzwi D, tutaj jakieś dymy lecą z tamtych krat, widzę. Tutaj drzwi B, a tutaj drzwi D, aha. I tutaj mamy otwarcie tych drzwi, zobaczymy. Jak staniemy tutaj, czyli jak staniemy na przykład na A, otworzą się A, widzicie? Jak staniemy na B, otworzą się B. Okej, w takim bądź razie jeszcze mamy coś w ogóle, jakiś patyk. Nie wiem co to tylko za patyk, spróbujmy go użyć. Ej, zobaczcie, zmieniłem się w ducha. O nie, zmieniłem się w ducha. Teraz taki jest prawdziwym duchem. O kurczę, czy wy to widzicie? Patrzcie, naprawdę, to ja, ten co chodzi z takim patykiem. I uwaga, a teraz, a tamten koleś z tyłu to chyba ja jestem Lucky. Uwaga, zmienimy się teraz. Widzicie, możemy zmieniać się w postacie. O kurcze, ty, to jest tak naprawdę niesamowite. Jeszcze raz spróbujemy to zrobić. Wow, jesteśmy duchem. Jesteśmy Lucky'im. Naprawdę niesamowite, ten patyk, ta różdżka czarownicza jest super. W takim razie, słuchajcie mnie, tutaj musimy coś ogólnie zrobić. Czyli na samym początku jesteśmy duchem. Zobaczcie, tak wygląda ten duch. Stawiamy tutaj ducha, żeby przejść ogólnie, żeby on nam otworzył te drzwi. I on sobie teraz tutaj stoi. W takim razie biegniemy tutaj. Okej, klikamy ten guzik, nie wiem co tu w ogóle mamy. Miksturkę jakąś mamy, słuchajcie, mamy miksturkę. Wow, włożyliśmy tutaj tą miksturkę, nie wiem czy ja dobrze w ogóle robię. W takim bądź razie, jeśli mamy tą miksturkę, szybko tutaj klikamy czas. Jakiś czas mamy tutaj kliknąć. Dobra, i lecimy dalej, tym duchem, duchem biegniemy tutaj otworzyć drzwi B. Drzwi B otwieramy, dobra, w takim bądź razie tutaj coś nam dudni. Drzwi B otwieramy i co tutaj mamy za drzwi B? Drzwi B możemy pójść do D. Aha, dobra, szybka misja. Co my tutaj mamy zrobić? Szybko. Okej, dobra. I teraz otwieramy drzwi D. Drzwi D, gdzie są drzwi D? Teraz trzeba by było, słuchajcie, otworzyć drzwi C, bo tutaj mamy tylko drzwi C. Podmijamy się po tamtego. Jest! Otworzyliśmy! Jo, ci jesteśmy! Tylko czekajcie, czy teraz jesteśmy w dobrym kierunku, bo jesteśmy w tym tutaj, w tym pokoiku. A co, klikamy to na przykład? Wow! Jesteśmy tutaj! I co, znów mamy brać tą miksturkę? Ej, słuchajcie, to jest coś dziwnego tutaj. Jakaś książka... Jest, zdobyłem jakąś miksturę! O kurcze, dobra, teraz mogę dać tutaj tą miksturę? I co dalej, czekajcie. Jesteśmy uwięziony dwoma postaciami. Nie wiem, co ja tutaj mogę kliknąć, bo jestem zagubiony. Aha, tutaj mogę wyjść, drzwi do C, okej. Ej, jakieś fajerwerki słyszałem. Jak to trzeba w ogóle rozwikłać, żeby tam wejść? Tam jest, widzę, koniec, gol, czyli tam musimy dojść, czyli teraz musimy drzwi D otworzyć. Drzwi D, gdzie są drzwi D? Dobra, bierzemy tutaj stąd, ale musimy najpierw otworzyć drzwi A, które są tam. A, drzwi A, żeby otworzyć, to trzeba wyjść ogólnie tutaj tędy. I tutaj ogólnie nie mamy wyjścia, słuchajcie, nie mamy wyjścia z tego. Uwięzili nas, ale czekajcie, zaraz gdzieś ten koleś tutaj rozkmini. Jak to zrobić? Jak się dostać w ogóle tam? Dobra, tutaj mamy ogólnie kolejne przejścia, ale to jest naprawdę dziwne, te budrokowe rzeczy, zmienianie się w duchy. Naprawdę ja się boję tego pomieszczenia, nie chcę tutaj zostać na zawsze. I zostałem uwięziony tutaj i nie wiem, co z tym zrobię. O, D! Otwarte drzwi są! Jest! Udało nam się! Wow! Jest! Udało nam się, słuchajcie, udało nam się! Jest! Zmieniamy się teraz w duchy! Drzwi bedrockowe, wow, to było tyle tajemnic w nich było, że ja się zamieniałem w duchy i w ogóle,
To mnie bardzo, to jest wszystko podejrzane, słuchajcie widzowie, to jest podejrzane, ja naprawdę chodzę w prawo, w lewo, w prawo, w lewo. Nie wiem co ze sobą zrobić, bo gdzieś tu jeszcze Gplay jest i tu jest pewnie Gplay skitrany w tych drzwiach. Dlatego biorę parę wdechów, wydechów, no i trzeba tam się udać i zobaczyć co tutaj jest w tych drzwiach kolorowych. Jesteście ciekawi, No to teraz rozbiegam się, biorę wielki rozpęd i uuuu. O, wpadłem do jakichś kolorowych drzwi i zostałem tutaj też znów Gplaya. O, siema Gplay, to co my tutaj mamy robić? Siemanko, ty słuchaj, właśnie wylądowałeś, kurczę, tutaj w szkole tańca naszej. My tutaj tańczymy, słuchaj, i możemy zrobić zawody. Wiesz co, tutaj na górze jest normalnie dance floor, gdzie się tańczy i kto po prostu dłużej utrzyma się na parkiecie i będzie tańczył, ten wygrywa, no wiesz? Dobra, no to zaczynamy, to jest zabawa, czyli tańczymy, uhu, ja tańczę. Do dyspozycji mamy patyki, słuchaj, żeby siebie zwalać i kto dłużej utrzyma się właśnie na ręce, ten wygrywa, nie? Dobra, zobacz, o, na ty, przykład teraz ty spadasz, o, ty cwani... a ja tutaj tańczę. Aha, i teraz zdobywasz punkty teraz, cwaniaku, tak? Tak? To ja ci muszę tak, stąd zepchnąć szybko. Punkty, słuchaj. I... Na scoreboardzie są wyświetlone punkty. Na razie, kurczę, ty wygrywasz. Wow, wow, wow. Jest. O, ty cwaniaku. Jest, jeden. Dobra, ja tańczę. Patrzcie, jak Loki tańczy. Uuu, nie ma tak, nie ma tak. O, o, o. Dobra, dobra, jest. Teraz trzeba się tak skitrać. Dobra, i teraz Gplay atakujemy. O, szty Gplayu. O nie, o nie. Wow, 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 wow. Dobra, nie spadłem, nie spadłem z tej sceny. O, szty. Zaraz ja ci dam, zaraz potańczymy, cwaniaku. O, widziałeś? O, kurczę, słuchaj, ty masz 45 punktów. Jesteś dobrym tancerzem, tylko tańcz, słuchaj, Laki. No tańczę, tańczę. Tutaj biegasz w kółko. Tylko muzyki nie słyszę, tańczę, tylko muzyki nie słyszę. Jest tutaj muzyka? To jest, nie, jak to nie słyszysz muzyki, słuchaj? To poczekaj chwilę. Jak to nie słyszysz? Poczekaj chwilę. Jest muzyka, słyszę ją. O kurczę, ale zabawa, jako zabawa. Dobra, Gplay, to gramy do 70 punktów. Dobra, ja już tutaj zaczynam. No, musisz mnie gonić, bo ja zaraz wygram. Ej, ja mam więcej od... O nie, o nie, o nie. Kurczę, jak jest remis, słuchaj, Laki, jest remis. O kurczę, jak jest. Jak cię muszę gonić? Dobra, w takim bądź razie lecimy, lecimy szybko. Gplay próbuje mnie dogonić. Nie, 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 nie. Nie ma tak. Ja już tutaj zdobywam punkty. Chodź tutaj. O nie, o nie, udało mu się. I proszę państwa, Gplay wychodzi na prowadzenie. O nie. I jest. O, jestem pierwszy. O, ty Gplay, gdzie ty jesteś? Jest, chodź tutaj się. O nie, słuchajcie, Gplay wyszedł na prowadzenie. Mi się to bardzo nie podoba, ale już go zaczniemy atakować. O, cwaniak wy... Ej, on już... Taktyka. Taktykę taktyka zrobił. O nie, nie pozwolę mu na to, nie pozwolę mu taktycznie grać. Oż, ty chodź tutaj, Gplay, załatwię cię, zobaczysz, zobaczysz. Ja jestem nie do ruszenia, człowieku, bo mam taktykę. Tak? Nie do ruszenia, tylko ja też jestem nie do ruszenia i co? Tylko zobacz jak ja tańczę, hit, sobie tak tańczę i na przykład sobie tak tańczę i bang, i jest, dobra, wychodzimy na prowadzenie, jest! A do ilu gramy? Zaraz Laki. Zaczynamy, juhu, chyba wygraliśmy już Gplay, dobra, yeah! Ej. To jest 94, to ja wygrałem, słuchaj, a nie ty. Nie, 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 to ja wygrałem, no co ty, oszalałeś Gplay, no co ty, o, widziałeś, spadłeś. O, i uwaga, kto wychodzi na to prowadzenie, cały czas tańczy? I 100! O, jest, wygrałem! Gratulacje, Gplay, wygrałeś tutaj jeszcze, podensujemy sobie na tym parkiecie i wszystko jest okej, okay. Woo!